Siemanko, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj wyjątkowy vlog, ponieważ wyjątkowy, jedziemy do Madrytu na mecz Ligi Mistrzów. Lecimy, jedziemy do Warszawy, lecimy do Madrytu. A, no bo... Lecimy na mecz Ligi Mistrzów, tak jak Piotrek powiedział, na mecz Realu z Manchester City. Jest to 1:16, pierwszy mecz, więc kurczę, no będzie się działo. Mega podekscytowani, naprawdę. Bo oboje lubimy te drużyny. Tak. Tak, no nie mam jakoś super takich, jak Bartek jest fanem Barcelony, tak może też nie jesteśmy super fanami jednej z tych drużyn, ale obie na pewno lubimy bardzo zawodnicy, którzy tam grają. Co prawda kilku nie wystąpi, ale... Warto też podkreślić, że to jest nasz pierwszy mecz za granicą. Za granicą, tak. Jedyny mecz, na który byliśmy, to chyba w sumie Lechia, ewentualnie reprezentacja Polski. Tak, tak. A pierwszy mecz za granicą to jest chyba jeden z najlepszych, jaki mogliśmy trafić. Tak, w sumie. To jest no, dla nas najlepszy mecz Ligi Mistrzów. Taki top, naprawdę. Tak, top, no bo no, dużo było fajnych spotkań i będzie. Ale no ten to jest, ten z tej fazy, 1:16 to jest topik, no. Także lecimy pierwszy do Warszawy, zapraszam was do oglądania tego vloga. No i co? Właśnie dojechaliśmy do Warszawy, jesteśmy też na noclegu, ponieważ jutro mamy już o samej 6 rano wylot. Musimy w czasie mega rano wstać. Gdzieś 4:30 mamy być zbiórkę, na lotnisku. Nie? Coś takiego. Więc 6 wylot, no i lecimy do Madrytu. Tyle w sumie. No i co, trzeba się wyspać? Wyspać. Trzeba... no nikt się nie wyśpi. Nie. Hola Madryt. Hola Madryt. Hola, hola, hola Madryt. Hola. Hola Madryt. Kolego, la porque de planos for the entrodios? At this momentos we at this momentos chilos pocoyos ten cuatros portos amigos to the Bernabeos spaceros no metros? No metros, no, no metros. Nie tak może. Z Łukaszem tutaj próbujemy tak trochę się pouczyć tego hiszpańskiego. Tak, już kilka słów. I tak wiemy, że trzeba albo dodawać do końcówki os. Albo przed dodajesz po prostu la. Tak, na przykład jak macie te AirPodsy, to AirPodos. 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 Trochę mamy bekę, bo... jak to się nazywa? Sygnalizacja. Sygnalizacja. Świetna, oddaje takie dźwięki jak jakby, w Star Warsach. No jakby strzelam, to jest pistolecik. No. Takie... Słuchajcie, jesteśmy na zwiedzaniu Bernabeu. Słuchajcie. Pierwszy punkt zwiedzający. Pierwszy punkt zwiedzający. Aseos. Tak, tutaj mamy Aseosa naszego. Tak. Aseos idzie. Byliśmy właśnie w pierwszej części i tam są właśnie co chwilę jakieś właśnie filmiki i tylko jak ci komentatorzy mówią, te Cristiano Ronaldo to jest po prostu coś niesamowitego, naprawdę, nie? No nie, to jest i ogólnie... Największa legenda klubu, największa. Tak, największa, ogólnie nie ten żeby... klub to jest, wiadomo, każdy klub ma swoją historię, no. Mnóstwo pucharów, ale to jest taki po prostu smaczek, legenda, legendy. No, kurczę, wszystkie te puchary, 33 La Ligi, 13 tych Champions League, to jest porąbane, no. Thank you.
wydaje nam się, że jesteśmy w jakiejś połowie zwiedzania i jesteśmy tak podekscytowani. Jesteśmy z takiego jakby kina. Takiego kina. Coś niesamowite. A dobra, teraz wychodzi. Dobra, to już nieważne. Jak nastawienie przed dzisiejszym meczem? A, jest bardzo dobrze, dziękuję. Ja mam muchas gracias. Real Madrid, free. Manchester City, zero. Thank you. Thank you. Jesteśmy już po zwiedzaniu stadionu Santiago, Estadio Santiago Bernabeu. No i teraz lecimy sobie coś przekąsić i lecimy na dalsze zwiedzanie. Tak. Już generalnie jakieś miasto ogarnąć, coś zobaczyć. Piszcie w komentarzach, co można zobaczyć w Madrycie. Tak, żebyśmy wiedzieli, no. Następnym razem. Co, jak jest fontanna? El Vodos Tryskos? Wczoraj idealnie nam się zakończył wieczór, ponieważ Barcelona zremisowała 1-1. Dzisiaj lecimy na kolejne zwiedzanie, 10:30, środa, wieczorem oczywiście. Mecz Juventus-Lyon będziemy oglądać, znaleźliśmy bardzo fajny pub, tak. Tuż przy stadionie Bernabeu z widokiem na naprawdę piękny stadion, wczoraj widzieliśmy. Znajdujemy się właśnie przy Plaza Decibeles, jest to taki plac, gdzie zawsze Real Madrid po wygranej jakiegoś danego tytułu przyjeżdża tutaj i po prostu świętują ze wszystkimi swoimi fanami. Tak, i jeżdżą w tym autokarze tak tutaj dookoła. To pewnie możecie już kojarzyć, nie? Tu mi się podoba, mówię, ja tu bym mógł zaprosić na romantyczną wyprawę, moją wybrankę mojego serca. Na łódeczko z wśród kaczkos. My właśnie przyszliśmy do hotelu, zjedliśmy sobie posiłek hiszpański typowo. Nie zrobiliśmy tego zdjęcia, nazywało się La Puesta, La Pesta. Tutaj macie zdjęcie. Paetla. A, paetla. Dobra, paetla. La Puesta. Paella. Wpisujesz Spine Dish i wyskakuje ci paella. Ale to była country paella. Tam był królik, ogólnie miks jakichś mięs, warzyw smażonych takich na patelni i jakiś niedogotowany ryż i to jest właśnie paella. Tutaj macie zdjęcie jak coś, żebyście widzieli jak to chociaż wygląda. Całkiem spoko, ale drogo wyszło. Szybkie typy przed meczem, według mnie będzie 2-1 dla City. Tak patrząc realnie i jednym ze strzelców będzie Kevin De Bruyne. Wierzę po prostu w niego i mam nadzieję, że strzeli. A ty? Ja 3-2 dla City i jednym ze strzelców to będzie Jesus. Jesus strzela bramkę. No. Pewnie wiecie, czy trafiliśmy na rzecz. Da, no wy już wiecie, nie? O, wpiszcie w komentarzach, jakie są wasze typy na rewanż. Ciary, kurna, jeszcze się nie zaczęło, a już jest taka ekscytacja wewnętrzna, że to jest szok. Ja jest, ty. A, De Bruyne! Thank you.
byłem na meczu Champions League. Siedziałem sobie i kibicowałem. Ale Madrid. W trzech słowach podsumuj wczorajszy mecz. Trzy słowa. 2-1. Dobre. No, to jeszcze... Kevin De Bruyne. Nie no, tak na serio to wczoraj już byliśmy tak podekscytowani, że byśmy mogli chyba w sumie gadać i gadać i gadać. No. Generalnie mecz naprawdę niesamowite fantastyczny. No. Jeżeli macie okazję, to naprawdę wam polecam pojechać na mecz. Nieważne, czy to właśnie Ligi Mistrzów, czy jakieś może i La Ligi i tak dalej, jakieś ligi. Za granicą naprawdę jest to totalnie inna tak. sprawa. Ale nie, ogólnie myślę, że to jest do powtórzenia na spokojnie, bo jest co, no i trzeba jeszcze wyciągnąć tego kurdupla. Z tych książek, kurczę, nie? Dziękujemy za obejrzenie vlogu do samego końca. Mam nadzieję, że wam się podobało tak, jak nam się podobało. Tak. Trzymajcie się i do następnego. Elo. Na razie.